australijskiej Sydney, ujrzeliśmy malowniczą operę od przodu, Most Harbour nad zatoką Port Jackson. Podróżowałam od Malca i wiedziałam, że jeżeli mogę się czymś podzielić i nauczyć czegoś innych i nauczyć się czegoś od innych, to jeżeli jest taka okazja, to chętnie z niej skorzystam. To jeden z kilku powodów, dla których uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w piątej już edycji konkursu Pasja Podróżowania, która odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej. Idea jest prosta. Kształcimy klasy technika turysty oraz technika hotelarstwa, także w ramach tych zawodów próbujemy promować zagadnienia turystyczne na terenie naszego miasta. No i to jest kolejna edycja naszego konkursu. Zawsze staramy się zaprosić podróżnika albo osobę, która by promowała. Był u nas świętej pamięci pan Aleksander Doba kiedyś na konkursie. Dzisiaj mamy spotkanie z panem Michałem Worochem, zdobywcy Kolosa 2019. Polski fotograf i podróżnik ocenią przygotowane przez uczniów prezentacje z ich podróży z różnych zakątków świata. Przyjechałem do Was z daleka, ogólnie na co dzień zajmuję się opowiadaniem o podróżach i o marzeniach, więc bardzo się cieszę, że będę mógł zobaczyć, jak młode osoby to robią i też porozmawiać z młodzieżą, skąd takie pomysły i do czego ich to zaprowadzi albo co sobie wyobrażają, co dalej z tym robić. Z roku na rok to poziom jest coraz wyższy i zaskakuje młodzież naprawdę swoją kreatywnością, pomysły ma też niesamowite. Temat jest, tak przełamując, przełamywać bariery, to jest kwestia interpretacji dowolnej, bo nie chodzi tylko o podróżowanie osób niepełnosprawnych, ale również o wszystkie bariery, jakie są związane z podróżami. Wiem, że jedna z prezentacji dotyczy na przykład podróży w czasie pandemii, więc tutaj pomysły są przeróżne i na poziomie coraz to wyższym z roku na rok naprawdę. Cel konkursu to przede wszystkim popularyzacja turystyki wśród młodych ludzi. Dla mnie osobiście turystyka to jest niezwykła pasja już od wielu, wielu lat. No i pokazujemy w ten sposób młodym ludziom, że można świetnie realizować siebie, że zawsze trzeba mieć jakieś marzenia i zawsze trzeba mieć jakieś cele w życiu i ten konkurs temu też służy. Jestem przekonana, że w mieście, które zbudowane jest w ostatnich latach na turystyce, pasja podróżowania tego bliskiego i dalekiego jest tematem bardzo atrakcyjnym dla młodych ludzi, dla ich rodziców, dla właściwie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że młodzież podjęła ten temat, zareagowała na propozycję Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, aby w takim wydarzeniu wziąć udział. A wrażenia i doświadczenia z konkursu, jak wspomnienia z podróży, pozostaną na pewno w młodych uczestnikach na długo.